Miasto Chełm stanowi duchową stolicę Chełmszczyzny. Prawosławni wierni na tym terenie są autochtonami. Mieszkają tu od wielu setek lat. Książę Daniel w wieku XIII przeniósł z Uchruska do Chełma stolicę księstwa oraz stolicę diecezji chełmskiej. Diecezja przez wiele stuleci przetrwała w Chełmie. Dopiero Unia Brzeska na kilkaset lat przekreśliła ją z kart historii. Natomiast po kasacie Unii odrodziła się jako diecezja chełmsko-warszawska. Prawosławna diecezja chełmska w ostatnim czasie została rektorowana około 30 lat temu jako diecezja lubelsko-chełmska. Siedzibą biskupa diecezji jest miasto Lublin. Cerkiew pod wezwaniem świętego apostoła i ewangelisty Jana Teologa w Chełmie powstała w połowie XIX wieku. Jej konsekracji dokonano w roku 1852. Początkowo była to cerkiew garnizonowa, ale już w roku 1864 stała się świątynią parafialną. Jest to budowla murowana, zbudowana na planie krzyża greckiego w stylu klasycystycznym w typie bizantyjsko-ruskim. Tradycyjnie dla świątyń prawosławnych orientowana jest na wschód. Od strony zachodniej dobudowana została mała kruchta. Fasada zwieńczona jest małym trójkątnym przyczółkiem przechodzącym u góry w kształt krzyża. Na północno-zachodniej stronie cerkwi wznosi się dzwonnica w stylu klasycystycznym. Znajdują się na niej cztery zabytkowe dzwony. Po roku 1918 cerkiew pod wezwaniem świętego Jana Teologa stała się jedyną cerkwią prawosławną w Chełmie. Tutaj przeniesiono tradycję adoracji chełmskiej ikony Matki Bożej. Od roku 2003 Chełm stanowi centrum kultu męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej, których relikwie znajdują się w świątyni. Błogosławien Bóg nasz, wsiegda, nyni i prysno, i w wieki wieków. Amin. Architektura budowli bezpośrednio przekłada się na jej wartości akustyczne. Ze względu na tą wyjątkową kopułę, akustyka cerkwi w Chełmie jest wyjątkowa. Błogosławiony jesteś, Chryste, Boże nasz, który wysławiłeś męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej. Cerkiew posiada bardzo wiele duchowych skarbów, wśród których naczelne miejsce zajmuje kopia chełmskiej ikony Matki Bożej. Matka Boża w jej cudownym chełmskim obrazie jest patronką miasta Chełma i ziemi chełmskiej od stuleci. W chełmskiej świątyni prawosławnej mamy również relikwie świętych męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej, bogatą polichromię ścienną, freski odrestaurowane w ostatnich latach. Jest to bardzo cenny, unikatowy zabytek, gdzie przenikają się kultury sztuki sakralnej Zachodu i Wschodu chrześcijańskiego. Thank you.
Prawosławie to jedna z trzech głównych konfesji chrześcijańskich na świecie. Liczy ponad 350 milionów wyznawców, obejmuje swym zasięgiem kraje Europy Środkowej, Wschodniej, Bałkany i Półwysep Bałkański, Azję Mniejszą, rozciągając się także na kraje Europy Zachodniej, Ameryki Północnej, a nawet docierając do Afryki. Historycznie prawosławie związane jest z Kościołem greckim, z Konstantynopolem i Cesarstwem Bizantyńskim. Do Europy, także więc na ziemie polskie, dotarło wraz z procesem chrystianizacji Słowian, zapoczątkowanym w IX wieku misją bizantyjskich braci świętych Cyryla i Metodego. Cerkiew prawosławna w Polsce liczy około 600 tysięcy wiernych i ponad 450 duchownych. Wśród nich jest 10 biskupów. Kościół podzielony jest na 6 diecezji, 230 parafii z 350 świątyniami. Posiada 11 klasztorów i domów zakonnych. Męskie monastery znajdują się w Jabłecznej, Supraślu, Sakach, Wysowej, Kostomotach, Zajrzeńskie, na Grabarce, w Zwierkach, Wojnowie, Zaleszanach, Oleszowie czy Turkowicach. I one właśnie, jako stale żywe centra prawosławnej kultury i duchowości, są osnową szlaku śladami wschodniosłowiańskiej tradycji.